No siemanko, pozdrawiam ze słonecznej Kalifornii, jesteśmy w LA i trochę o tym, bo rzeczywiście pogadamy o gimbalu firmy Zhiyun Webil 3, który zarówno właśnie sprawdza mi się teraz, bo teraz jestem na wycieczce prywatnej z rodziną, odpoczywamy sobie, chillujemy, łapiemy energię, a tydzień temu około byłem na realizacji na Bali, gdzie robiliśmy nową kampanię modową i tak, i zarówno na tej kampanii modowej, jak i teraz na tej naszej wycieczce tutaj prywatnej, ten gimbal sprawdza się perfekcyjnie. Zarówno na Bali, jak i w LA. Zapinam go ze swoją R6, bo rzeczywiście lubię tę kamerę, ale dlatego, że jest może moja i mam ją zawsze przy sobie i wiem, co i ile mogę z niej wyciągnąć, ale rzeczywiście ten gimbal to jest fajne uzupełnienie tej kamery i razem to dobrze też ze sobą działa. Jeśli chodzi o gimbal, to co w nim bardzo lubię, są to dwie podstawowe rzeczy dla mnie jako podróżnika w tym momencie i jako realizatora kampanii modowej. Przede wszystkim jest to waga oraz jego rozmiar, bo rzeczywiście on nie jest za dużo. Jeśli rozmontujemy w ogóle te nóżki i spakujemy go sobie do plecaka, to szczerze ta waga i ten rozmiar nie jest dla mnie odczuwalny. Ja jeszcze pozbywam się tej płytki tutaj, żeby po prostu zniwelować sobie jak największy ciężar. Na przykład to sobie daję do bagażu rejestrowanego, a wtedy zostaje mi cała tylko ta część elektroniczna, której jakby nie mogę wsadzić do bagażu, tylko muszę mieć go ze sobą. Więc rzeczywiście jest to zestaw mega lekki i mega mobilny. Jest to trochę takie przedłużenie mojej ręki, bo zarówno mogę sobie robić fajne krajobrazy nim, jak i nagrywać również sam siebie pod względem opowiadania czegoś do kamery, bo rzeczywiście trochę idę w stronę vlogów i to fajnie mi pomaga w tym. Jest mnóstwo recenzji na YouTubie, które jak wiecie, wpiszecie Webil 3, wyskoczy wam kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset filmów, które w każdym będzie prawie to samo. Ja nie chcę się powtarzać, ja chcę wam powiedzieć moje spostrzeżenia wobec tego sprzętu, pokazać wam przykłady, jak ja z nim pracuję oraz co fajnego mi się w nim podoba. I te dwie rzeczy, które już powiedziałem, czyli waga i rozmiar, to jest naprawdę ogromny plus. Tak, trzecim plusem, który jest naprawdę kozacki, jest oto ta lampka umieszczona tutaj na silniku Tilt. Do vlogowania petarda. Ja mam jednak jeden z tym problem, na przykład jeśli ja mam swoją R6 z zapiętym obiektywem 18-35 i ona jest trochę takim dłuższym zestawem, tak rzeczywiście jeśli ja zapalę tą lampkę, to na obiektywie odkłada się cienie, czy na przykład jeśli ja prowadzę vloga, to rzeczywiście mam tutaj gdzieś na jakiejś tam części ciała cieniujący obiektyw. Jeśli obrócę jakoś inaczej rękę, to rzeczywiście można to zniwelować, ale no, jest to tam gdzieś i to występuje. Niemniej jednak jest to naprawdę fajne uzupełnienie takiego czegoś, co w kryzysowej sytuacji, na przykład jeśli jesteśmy w jakiejś, załóżmy, jaskini, gdzie na przykład ja tak byłem, czy na przykład jesteśmy w jakimś ciemnym pomieszczeniu i chcielibyśmy coś nagrać sytuacyjnie, bo potrzebujemy wyrazić siebie, to może nam pomóc. Nie potrzebujemy rzeczywiście wtedy jakiejś tam dodatkowej lampy, która zabiera nam czy to miejsce, czy ciężar, czy jeszcze jakieś inne problemy wygeneruje. Tak to jest od razu tak to jest od razu wbudowane i rzeczywiście to nam pomaga przy vlogowaniu. Jeśli chodzi o takie moje spostrzeżenia pod względem prywatnym czy realizacyjnym, ja go dużo bardziej wolę pod względem takim prywatnym, bo jest lekki, to już wiecie. Ma tą fajną lampkę i rzeczywiście do vlogowania jest super. Daje to radę również pod względem komercyjnym. Spisałem się to rewelacyjnie, ani razu mnie szczerze mówiąc nie zawiódł, więc na plus. No, ale rzeczywiście, jeśli miałbym go wybierać do takiej jednej kategorii, to dużo bardziej w ogóle go pod względem vlogowym. Ale to tylko dlatego po prostu, żeby wnieść jakieś tam vlogi, czy to moje, czy jakieś, ktoś by chciał inne, to na wyższy poziom, no to jest fajne uzupełnienie zestawu. Moja opinia jest taka, że to jest naprawdę dobry, fajny gimbal. Myślę, że przede wszystkim do vlogowania, do osób, które chcą gdzieś tam rozpocząć sobie jakąś, czy to przygodę, czy już sobie na przykład jakieś rozwinięte i chcą sobie uzupełnić swój sprzęt o dodatkowy atut. Myślę, że to jest naprawdę dobry kierunek, który na pewno uzupełni wam fajnie plecak ze sprzętem. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jeśli mieliście jakieś wątpliwości co do tego typu gimbala, mogłem rozwiać jakieś wszelkie wątpliwości, że może pomogę wam przy wyborze jego zakupu. Niemniej jednak uważam, że rzeczywiście ten gimbal nadaje się świetnie do vlogowania, jak i zarówno komercyjnych rzeczy, ale moje serce urzekł na pewno pod względem vlogów i podróżowania. Daje radę, skubany. Mały, ale daje radę.
a ja tymczasem idę korzystać ze słonecznej Kalifornii, choć to jest abstrakcja dla mnie, to jest naprawdę sympatycznie, miło, ciepło, słonecznie, a wszędzie tutaj, czy to w domki tutaj wokół, czy na mieście są bałwany, choinki i jest magia świąt. Ameryka jest niesamowita. Trzymajcie się.